zewnątrz, ten mój wywód jest logiczny, ale powiedziałbym tak, czy jesteśmy w stanie, czy jesteście Państwo zainteresowani, żeby teraz przekuć to w pewną uchwałę, bo my musimy być cały czas organem sprawczym. To nie jest konferencja, która się kończy, wszyscy usłyszeli, wyjechali, bo ona się kończy uchwałą z ancetem, która coś mówi, prawda? Bo ja przypuszczam, że za chwilę będą nas obserwować. Bo jaka stoi na przeszkodzie, żeby nas rząd obejrzał? Rząd, tak? Premier, żeby wszedł i powiedział, co tam na Sejmie walne było, bo Sejmu na wiejskiej to nie ogląda, po prostu co ma tam oglądać, tak? To obejrzy nas i będzie, no faktycznie, tam mądrzy ludzie coś mówili, tak? Już daję, zaraz daję, bo każdemu dam głos. Czyli ja proponuję, żeby ja sformułuję tą uchwałę sankcji. Być może dezyderat, ale wolałbym znowu uchwałę sankcji, taki wyrok, że 50%. Ja ją zdefiniuję, my przegłosujemy, jeżeli usłyszę, że jest taka wola, ziem, że nie rozchodzi się, że Państwo, znaczy, że jest taka wola, muszę jechać. Prezydent podpisał jakiś papier, więc... Tak, pani Małgorzata chciała coś jeszcze powiedzieć. Tak, wielkie, bo to wiadomo jest, do czego to wszystko, jak to wszystko wygląda. Grozi nam wielkie niebezpieczeństwo, że nie będziemy mieć w ogóle energii elektrycznej w domach. Ja mam propozycję, żeby upomnieć ten rząd, bo tam trzeba przewidywać, rząd musi przewidywać, a to jest PRL-BIS rząd, czyli oni tak antypolsko działają przeciwko nam. I ja podejrzewam, że oni, to jest celowa robota, bo jeżeli by to nie była celowa, to byłyby wdrażane nowe technologie i inaczej ten system logiczne. Projektowania następnego. Po owocach ich poznacie, czyli o pobraku owocach ich poznajemy. Oczywiście, byłyby te projekty, one by były wdrażane do życia, byłyby te projekty realizowane. Także ja widzę ogromne niebezpieczeństwo, wielkie niebezpieczeństwo, potencjalne niebezpieczeństwo, bo już o nim to było, to niebezpieczeństwo, o nim mówiono, bo to byli koledzy pana premiera Buzka, którzy wracali właśnie z tych tanich wyjazdów do Ameryki, wracali tutaj zresztą i po prostu się śmieli, że w Polsce nie będzie energii elektrycznej. I ja bym chciała, żeby rozszerzyć ten szansę, żeby w ten sposób, żeby rząd chronił nas od tego wielkiego niebezpieczeństwa, które panują nam w braku energii elektrycznej, dostaw energii elektrycznej do naszych mieszkań. To tyle. Dziękuję. Drodzy Państwo, nawet kurierzy nas już znajdują. Pan Daniel Konrad tutaj poprosił, żeby mu skopiować materiały. W jakimś sensie chyba autoryzuje to, że z nami się wiąże. Przesłał nawet pamięć. Ale to przy okazji teraz kurier. Ale to jest marginalne. Drodzy Państwo, także przepraszam, że nie było mnie chwilę. Oczywiście, że to jest materiał ogólnodostępny, tak? My nie mamy, nie staramy się nawet o wyłączność. Traktujmy tylko często, jak ktoś korzysta z naszego materiału, niech powołuje się tylko na źródło, tylko takie mamy zastrzeżenie, żadne inne, tak? Czy ja mogę wniosek? Tak, oczywiście. Drodzy Państwo, tak, oczywiście. I teraz jest ta faza, w której dochodzimy już do konkluzji. Ja mogę coś zapomnieć, czyli tak, przypomnijmy sobie, była geotermia, tak? Była, bo ja mogę coś zapomnieć. Było oczyszczanie, była energetyka, ja mogę coś zapomnieć. Ja myślę, że... Koncesje nie zaproszę. Tak, więc przypomnijcie, proszę, niech pani... Tak? Tak, oczywiście od razu, bo jak ktoś ma coś w głowie, to od razu niech mówi. Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Ja chciałam taki, panie marszałku, wniosek złożyć o uchwałę, tak, ażeby jednak deputat do prezydenta deputację, tak, Andrzeja Dudy wysłać z Sejmu Walnego o wyasygnowanie środków budżetu na nasze cele. Bo widzimy, że rozwijają się tutaj eksperckie spotkania. Sejm gospodarczy potrzebuje ekspertów. Sejm niedorozsądnie rozdzielą pieniądze. Konstytuanta także potrzebuje ekspertów, bo jestem prawnikiem i ja sobie zdaję sprawę, że nie ruszymy z miejsca z legislacją na potrzeby Sejmu Walnego, jeżeli nie będziemy mogli wykorzystać wiedzy eksperckiej. To samo jest co tutaj, tylko że wiedzy eksperckiej legalistów no tak nie ma na podorędziu jak ekspertów od... Bo tu panowie pewnie, ci, którzy występowali, są jakiś projekty. Natomiast nie ma specjalnie w Polsce stowarzyszeń pracujących nad legalnością restytucji monarchii. Słuchajcie, to są w Polsce. Tak, proszę. I we Wrocławiu mamy do czynienia z Konfederacją Spiską, która widać jakiś budżet posiada, że założyła we Wrocławiu Akademię Królewską.
prawda? Więc tak nie możemy być tak... Ktoś ich finansuje, a nas nikt, tak? No więc jestem za tym, oni są w stanie powołać na końcu króla jakiegoś Niemca, Sasa. No to właśnie. A my dalej widzimy. Ja to ogromne zagrożenia. Ja też widzę, jest budżetu, ja pana skąd znam. Zarówno tego kroku, przez którego ja jestem zwolennikiem, przez restytucję drugiej RP, a później pierwszej RP, bo ta druga RP jest nam potrzebna celem wystąpienia o odszkodowania, celem zawarcia traktatu pokojowego i celem no, praktycznie usunięcia legislacji trzeciej RP. Bo ja uważam, że jest Duda to... jest prawnikiem, on tak będzie wiedział o co chodzi. Drodzy Państwo, jest to logiczne i proponuję jeszcze dwie, trzy uchwały. Znaczy, było w porządku powołanie deputacji. Deputacja to ma charakter delegacji sejmowalnej, tak? Ja uważam, że jest to logiczne, z tym, że ja bym to jeszcze rozszerzył, że o ile, pamiętajcie, do 30 listopada kształtuje się budżet na przyszły rok. I rzeczywiście uważam, że powinniśmy napisać, że żądamy przydzielanej nam kwot no, niepodobnych, bo nam niepotrzebne jest 700 milionów, tak? Na Sejmie jest 700 milionów. No, niechby to było, powiedzmy, 500 000, tak? Ja nawet nie myślę o milionie, albo 100 000. Więc ten Sejm musi być zauważony i napisanie takiego pisma nie jest jakimś problemem, tak? Znaczy, chyba bym nawet nie przekroczył kompetencji, bym pismo napisał. To może to przegłosujemy. Więc tak, zaraz będziemy nad tym głosować. Natomiast deputacja powinna się udać według mnie tak do Sejmu, do Prezydium Sejmu, do Sejmu, jak i do Prezydenta. Bo to jest ten organ, który uchwałodawczy i jednocześnie prezydent podpisuje. Zresztą prezydent też ma możliwość uchwałodawczą, ale bez Sejmu tamtego, tego wiejskiego, no niby się nie dało jeszcze ten budżet, oczywiście myśmy im dali deadline, myśmy ich określili w odpowiedni sposób. Ale jeżeli są pokojowe, też przy okazji sprawdzimy, czy oni rzeczywiście mają dobre intencje, czy oni mówią, poczekamy, aż Leszczyński i reszta się wykrwawią, bo im brakuje pieniędzy, a my w tym czasie przejadamy pieniądze, no państwa przejadają pieniądze, prawda? Nasze, wspólne. A my musimy się tu zrzucać, tak? Ja jeszcze raz powiem Państwu coś takiego, jaki widzę tu fenomen, który Wy jeszcze tego nie widzicie. Ja Wam powiem, jaki to jest fenomen. Która dzisiaj partia zrobiłaby spotkanie partyjne, na którym by zażądała jeszcze opłaty 100 zł i na którym by ktoś przyszedł? Wątpię, żeby się nawet PiS-owi to udało trzy platformy. Wątpię. Wątpię, szczególnie lokalnie. Oni z reguły kupują, robią prezenty, kupują kawę, wszystko kupują i namawiają i tam przychodzi kilkanaście osób. Tak? Mimo takich ofert spotkaniowych w kołach partyjnych, tych tam klubach i tak dalej, bo tak to mniej więcej wygląda. A u nas jest odwrotnie, widać, że ludzie poświęcają, przecież jesteśmy biednym społeczeństwem, majątki swoje, czyli no może to ktoś powie, że to nie jest dużo, ale to jest dużo, ja sobie zdaję sprawę, czas swój poświęcają, który jest nie do odwrócenia i chcemy coś zmienić i zmienimy, ja wam to obiecuję jako Leszczyńcy. Więc uważam, że deputacja jest słuszna, problem tylko kogo tam wyślemy, no nie powinno być więcej, powiedzmy jak 3 osoby, pewnie powinienem tam być ja, prawda, żeby nie było, że ktoś za mnie idzie. I jeszcze 2 osoby, które dzisiaj, które dotrwały, to znaczy, że są na tyle wytrwałe, że chcą w tym uczestniczyć, tak? No marszałek Sejmiku Grodzkiego-Warszawskiego, prawda? Czy mamy się zdecydować też uczestniczyć w takiej delegacji? Tak. Czyli mamy, jest zgoda, czyli głosujemy, drodzy Państwo, za chwilę będziemy głosować. I jeszcze 3 osoba, żebyśmy głosowali. A ja jeszcze mam jedną rzecz. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedną rzecz. Małgorzata Ewa Piszczek, marszałek Sejmiku Prowincjonalnego Ziemi Rybnickiej. Ja mam taką rzecz, bo chciałabym z taką propozycją wyjść naszej ziemi, bo też ludzie, których reprezentuję, domagają się, żeby pan prezydent Duda przyjechał tu do nas, na Sejm tutaj, gdzie my organizujemy walny i żeby z nami porozmawiał. Pan prezydent Duda obiecywał, jak został prezydentem, że będzie rozmawiał ze wszystkimi. Tam w Sejmie nawet ma jakiś pokój, tak? Oczywiście, czyli to są gruszki. O, pan prezydent obiecuje nadal gruszki na wierzbie, udaje, że pomaga Polakom, a nie chce się z nami spotkać. Ja już go drugi raz zapraszam do nas na Sejm, także mam ogromne... Ale to nie jest sprzeczne, pani Małgorzata, tak. Deputacja pojedzie i go zaprosi. No proste dla mnie jest, jak mówię... Właśnie, ja proponuję tak, na pewno powinien być wicemarszałek. Nie. Panie chce, no to musimy jeszcze trzeci... Pan Pukowicz pierwszym rzędzie koło marszałka Kurczyńskiego siedzi. A marszałek senior by się zdecydował? Właśnie marszałski? Z deputacją do prezydenta się udać? Pomysłodawca jeszcze też ważnie, żeby też był też prysknięciu, tak? No jeszcze dodajcie. Pani Beata w jakimś sensie ma jakąś myśl głębszą w tym. No i...
Pani realizować. To pani Beata Andreas? Tak, może zawsze. Zgodziłaby się pani? Ja zgodziłabym się, tylko trzeba szukać sponsora dla mnie. Słuchajcie, ja jestem z Wrocławia. No trudno, jak nie będzie możliwości, to lepiej nas wybrać więcej, będzie mniejsza delegacja, prawda? Nie musi być wtedy tylko w komplecie, ale wtedy już mamy deputację. Deputacja to był stary zwyczaj. Sejm zawsze robił deputację do króla. Wracamy do dobrego zwyczaju. Ale w tym przypadku, no było tak, proszę nie kiwać, bo była tak, deputacja. Myślałem, że pan, była tak, no musi mi ufać. W związku z tym to jest normalna procedura, że możemy stworzyć deputację do prezydenta, żeby mu te rzeczy wyjawić, ale być może... Ale też tej kwoty zażądać. Ustalmy tą kwotę i przegłosujmy to, żeby nam wyasygnował, no tak, no, że żeby nie było więcej takich rzeczy, że ja na przykład nie mogę jechać do Warszawy, bo nie stać mnie na nocleg w Warszawie. Zapraszam, prezydencie, proszę przyjechać do nas na Sejm Walny. Do Wiśnicza na przykład, 19 do Wiśnicza. 19 tak, grudnia do Wiśnicza. Jak to po prostu się ma, jeżeli uznajemy rząd za nielegalny? No jest tu pewna sprzeczność, ja rozumiem. Jeszcze pójść coś po prostu z jakimś żądaniem... Znaczy prezydenta nigdy nie zdelegalizowaliśmy. Z Sejmem rzeczywiście mam problem, myślałem na tym teraz głęboko, ale z prezydenta myśmy nie delegalizowali. Jakoś tak nie wolno, słuchajcie, to, żeby się upominać, żeby kasę... A dlaczego to jest według pani niehonorowe? To nie jest niehonorowe. Jeżeli Sejm na miejscu wydaje 7 milionów na tą legislację, która jest dostawa cała, rocznie, ale przez ostatnie 4 lata, ale my jesteśmy w prawie 7,5 tysiąca. Czekajcie, rzeczywiście zamieniliśmy się troszkę, niech każdy spróbuje tu przyjść i powiedzieć tutaj jednak, to jest debata na tym, więc proszę, każdy ma głos wolny, nikomu nie odbieram, prawda? Proszę bardzo. Proszę państwa, troszkę dam, tutaj troszkę jest taki problem, że na jednym z poprzednich posiedzeń tego Sejmu uchwalono, że władza Sejmu na wiejskiej, prezydent i senat z tego Sejmu, że się cała generalnie władza III Rzeczypospolitej jest fałszywa, jest zakłamana i jest nielegalna. Więc teraz, jeżeli chcecie wysyłać tam deputację do nich, prosić zwłaszcza o jakąś jałmużnę, to znaczy, że legitymizujecie ich. Tak, dziękuję. Dziękuję. Pan, proszę bardzo. Jacek Kościółek, Ziemia Nowosądecka. My się powoli znamy, tak? Ale pan, trzeba. Tak, głos wolny. Nie, bardzo ładnie, ja jestem od papiera. W związku z tym ja wnoszę, żeby w takim razie usunąć uchwałę, jeżeli przegłosujemy teraz deputację do prezydenta, uchwałę numer 2 Sejmu Walnego z Niepołomica, ponieważ to sprzeczne, jedno z drugim. Uchwała ta brzmi w ten sposób. Uchwała numer 2. Sejm Walny nie uznaje legalności obecnej władzy wywodzącej się od manifestu PKWN z 1944 roku i sfałszowanych wyroków z 1947. Czyli ja to rozumiem, że żadnej władzy nie uznajemy, czyli to są dwie sprzeczne władze. Jeżeli przyjmiemy teraz deputację do prezydenta, musimy uchwałę tą usunąć, bo co to wiesz też. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Marek Kulczycki. Proszę dalej, panie Marku. Troszkę dalej. Marek Kulczycki, marszałek sejmiku prawicy naszego Ziemi Warszawskiej. Zgadzam się z przedmówcami. O ile wyraziłem zgodę na taką, na udział w deputacji do pana prezydenta Dudy, to i sens widziałbym głównie w poinformowaniu o naszym istnieniu. Natomiast wszelkie prośby i roszczenia w stosunku do władzy, którą uznajemy za nielegalną, właśnie tak jak powiedział pan Patlewicz, legitymizują tę władzę. Także zdecydowanie tutaj popieram wcześniejsze głosy i jestem przeciwko jakimkolwiek roszczeniom. Poza tym w tej chwili no nie mam uprawnień, nie mam instrukcji od swojej ziemi w tym temacie, ale osobiście uważam, że ten system, w którym rabuje się ludzi z owoców ich pracy po to, żeby umożliwić innym prowadzenie działalności, no, jest nieuczciwy. W związku z tym nie powinniśmy na zasadzie, że skoro oni to robią, to i my to, no, nie powinniśmy na tej zasadzie działać. Powinniśmy dążyć najprostszą drogą do rozwiązań dobrych i uczciwych. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja spróbuję was z argumentami, nie po to wybraliście mnie marszałkiem, żebym nie odniósł się do takich dosyć poważnych zarzutów prawnych. Otóż nieuznawanie legalizmu nie znaczy, że my nie szanujemy tego na przykład prawa, prawda? Nie uznajemy tej władzy w sensie
w sensie respektowania. No wyjedziemy zaraz na ulicę, nie będziemy co uznawać znaków drogowych, które oni ustalili i tak. Mówiłem o tym wcześniej, czy dyplomów i tak dalej. To nie na tym polega. Nieuznawanie legalności jest oświadczeniem woli, której tamta strona powinna się dobrze zastanowić, czy dalsze istnienie i trwanie w tej wadzie prawnej ma sens. Natomiast nie oznacza automatycznie, moim zdaniem, że my wszystko, co oni robią, znaczy wszystko, co robią, my się nie podporządkujemy. Czyli to nie na tym polega, że tu musieliby się prawnicy i oczywiście końcowym efektem tego może być bunt społeczny, czy nieposłuszeństwo obywatelskie, że my się nie poddajemy rygorom prawnym, podatkowym, nie płacimy podatków i tak dalej, prawda? Bo tu wystarczyłoby zaapelować do Polaków, od 1 marca nie płacimy tej władzy podatków. I ona padnie, bo ona naszymi pieniędzmi i proszę przekierować na nas podatki i mamy budżet 400 miliardów, tak? A my sobie już na ten Sejm tam szalejemy te 100 tysięcy, czy tam 50 tysięcy, bo my nie szalejemy takiego. Drodzy Państwo, więc dlatego i tutaj bym prosił, żeby panowie tam posłuchali mnie, co ja mówię. My chcemy iść teorią, ja to mówię, konwergencji. Co to oznacza? Że tamta władza powoli nas zaczyna respektować, szanować, przekazuje nam pewne fundusze, a sama siebie wygasza. I to jest, to nie znaczy, że ustalamy konkretnie, żeby ustalali te daty, ale to nie oznacza, że z automatu, bo ona i tak odda władzę, my wygramy, tak? Tylko kwestia kiedy. Byłoby lepiej, żeby to się działało sukcesywnie. Ja nie upieram się przy deputacji, żeby ujasnić. Nie upieram się, broń Boże, bo to ma pewną też wadę prawną. Znaczy sama deputacja udania się do prezydenta i powiedzenia mu, że jest tutaj Sejm walny, powinien się tutaj pojawić i tak dalej, a powiedzenie w Sejmie, że powinniście się jak najszybciej rozwiązać, no chyba jest jednak koherentna, spójna, prawda? Natomiast rzeczywiście poproszenie, żeby nam przelali pieniądze z naszych pieniędzy, bo oni przecież jako nielegalnie decydują, więc tą część nam oddają tych pieniędzy, prawda? Bo pan poseł Dziennik Rosiński mówi tak, my ich nie uznajemy za, ale jednocześnie będzie sam respektował ten budżet, prawda? Oni nas dalej okradną, tak? Może nielegalnie, wiemy o tym. Oni stosują zasadę siła ponad prawem. Jest super, dużo będzie jeszcze, bo to nie tak łatwo przejść z jednego systemu partyjnego na system sejmikowy. No nie jest to takie proste, w sensie też prawnym. Wiemy, jak mamy problem z II Rzeczpospolitą, jak mamy problem i tak dalej. To są określone problemy. Nie można tego grubymi kreskami powiedzieć, nawet gdyby się bardzo ktoś uparł i powiedział, że no to co z władzą nad prawami nabytymi i tak dalej, dobrej wierze zresztą, z prawem własności, nabytym w dobrej wierze i tak dalej, i tak dalej. My nie jesteśmy rewolucją. My jesteśmy ewolucją, tak? My chcemy przeobrazić to. Więc ja myślę, że jesteśmy w stanie rozsądnie i powinniśmy je deputować, bo oni zaczną nas ignorować, tak? Deputacja jest taka, że skoro pan Duda mówi, to my mówimy sprawdzamy, tak? No sprawdzamy. Ja mówię potrzebne, ja nie proszę, tak jak pan będzie jałmużnę. No bo skoro panowie mówią, że nie, to ja powiem, panowie, no to rzućcie się 100 tysięcy na Sejm, a wy mówicie, rozłożycie i utrudniacie nam w tym momencie pracę, tak? Bo to nie jest ułatwianie powiedzenie, panie Rzeszki, pan sobie jakoś tam poradzi, pan te 100 tysięcy znajdzie. No nie jest to ułatwianie, tylko utrudnianie. Ja wiem, że to jest upokarzające, ja nie powiedziałem, że to nie jest upokarzające, ale jednocześnie my się upominamy o swoje pieniądze, tak? Że my się upominamy o swoje pieniądze, ale też nie ich pieniądze. My nie idziemy powiedzieć, dajcie nam wasze pieniądze, my oddajcie nam nasze pieniądze. Stwórzcie budżet obywatelski, na przykład niech podzielą na połowę ten budżet. Połowę tworzy tamten Sejm, a my drugą połowę, na przykład, prawda? I oni sobie wyasygnują na tamten Sejm, my sobie wyasygnujemy na ten Sejm. Zobaczymy, kogo w końcu ludzie poprą. Drodzy Państwo, reasumując, żeby nie było może takich problemów, ja może... Na same wybory wydali 300 milionów. Ja może zrobię tak, żeby nikogo nie fatygować, jeżeli byście się zgodzili przez aklamację, ja sam spróbuję się pofatygować, już zaraz panu dam głos, daję głos. Proszę, pan podnosił, żeby... Każdy ma wolny głos. Prezydenta Dudę, który odwiedził sejmik tak zwane obywatelskie. Aha, odwiedził, tak? Nie, ja tego nie widziałem. Prezydent Duda, który odwiedził sejmiki obywatelskie. Co to jest sejmik obywatelski? Nie wiem, w wiadomościach to mi śmignęło, nie wiem, 2-3 minuty, 30 sekund. Już jakaś wersja... Aha, że sejmiki obywatelskie, czyli komunistyczne, tak? Tak jak sejmiki i wojewódzkie są w tej chwili, bo są takie partyjne. Drodzy Państwo, no to tym bardziej jednak musimy powiedzieć, że tu jest Sejm, prawda, walny. Oczywiście, bardzo proszę, słuchajcie, przerwacie mnie, ale muszę wam dawać głos. Jeśli można powiedzieć, może do tą deputacją do prezydenta,
się udać, jak będziemy mieli jakiś projekt konstytucji, jak będziemy mieli jakąś wizję państwa, konkretnie mu przedstawimy. Ale za co pan chce? A ja nie wiem, że nawet nie mówię o pieniądzach, a poza tym. Ale dlaczego? Ale ja nie powiem, odpowiem o tym. Uważam, że to jest nieuczciwe. Jak oni mnie okradają, mnie wszystkiego okradają, to ja się po tych złodziei mam podłączyć, to wszystko jest wyczoło. Ale ilu jest prawników? Proszę podnieść rękę, jak to się sprawi. Państwo, tą dyskusję możemy bardzo proszę pani. Każdemu daję głos. Proszę tu stanąć. Będziesz to słuchajcie, pan, proszę bardzo, panie pośle, proszę bardzo. Każdemu daję. Ja jeszcze mam taki wniosek, że ułatwiający tę sprawę. Jeżeli my płacimy podatki, pan prezydent dysponuje tymi pieniędzmi i potem prosimy go, żeby nam łaskawie wrócił jakąś część, to może inaczej. Po prostu nie każdy weźmie i na deklaracji podatkowej napisze, że podatek wyszedł tyle i tyle z tego, przelewam na konto sejmika ziemskiego taką kwotę. Załatwiamy sobie ten problem i już. Znaczy, jest, będzie takie być może, ale pamiętajcie, że jak wejdziemy w formułę stowarzyszeń, bo to muszą być stowarzyszenia, to znaczy właściwie organizacje pożytku publicznego, to wchodzimy tym bardziej legalizujemy, bo musimy to zarejestrować, tak? No dokładnie. No więc wchodzimy tą pułapkę tutaj, panie pośle, że musimy to w tej władzy zalegalizować, czyli oni mają kontrolę fiskalną i tak dalej, no to zniszczą nas fiskalnie. To jest zła propozycja, ja bym ją odrzucił. Natomiast pani Małgorzata jeszcze. Małgorzata Ewa Piszczek, ziemia rybnicka, sejmik prowincjonalnej ziemski. Ja po prostu nie podobają mi się wypowiedzi pana Kościółka z ziemi krośnieńskiej. Pan wyraźnie zachowuje się tak jak człowiek partyjny. Z ziemi sądeckiej. Sądeckiej, przepraszam, sądeckiej. Pan się zachowuje tak, by pan przyszedł tutaj, ja nie wiem, człowiek jakiejś partii, bo to też się trzeba przyjrzeć. W ogóle łamie pan zasady tutaj na Sejmie. Co pan chce? Rozlewu krwi, żebyśmy stanęli? Władza jest nielegalna i wszyscy wywładcy wiedzą, bo to jest PRL bis, zmowa, czyli Magdalenka, to była jedna wielka zmowa. Też musimy wrócić do tego, bo kto tam był w tej Magdalence, to była jedna wielka zdrada, nas zdradzono. Jak była po wojnie, nam ustalono granice. My nie mamy do dzisiaj żadnych paktów podpisanych. My jesteśmy dalej w stanie wojny. A pan Kościółek udaje tutaj, my jesteśmy Polacy. Nie jesteśmy jakimiś bandytami, że będziemy napadać. My napominamy rząd PRL-BIS, żeby się zastanowili. Oni nielegalnie działają. Na cały świat powinna ta w ogóle historia wyjść, która dotyczy Polaków i Polski. Bo my jesteśmy ofiarami Holokaustu do dzisiaj. Niestety taka jest prawda. Na Polakach. I to, co nas obrażają i to, co mówią na nas, powinni wielkie odszkodowania zapłacić za to, że kłamią, że mówią nieprawdę. A pan, panie Kościółek, pan powinien faktycznie być usunięty z Sejmu. Ja będę chciała, żeby coś takiego, żebyśmy jakąś debatę stworzyli albo coś. Bo to jest niesamowita rzecz, że pan normalnie... Nie wiem, nie podoba mi się to, że pan kwestionuje to, że my działamy, mamy prawo, to jest nasze oświadczenie woli, my mówimy prawdę, a to, że wysyłamy ludzi naszych z Sejmu, delegujemy, żeby tam poszła deputacja, to my rozmawiamy, my chcemy rozmawiać. My nie jesteśmy fałszywymi ludźmi, tylko my chcemy się dogadać na zasadzie bez rozlewu krwi i nie chcemy, żeby nasi synowie ginęli niepotrzebnie na ulicach, albo byli wykorzystywani, bo tak jak było na Marszu Niepodległości, to wystarczyła minuta i by do nich mogli otworzyć ogień i by było jeszcze więcej ofiar, jak w Paryżu. Nie o to chodzi, żeby naszych synów mordowali na polskich ulicach. Dziękuję. Proszę bardzo. Jako wywołany muszę odpocząć. Bardzo proszę. A mogę od pana? Tak, oczywiście, każdy ma prawo głosu. Ja? Czy ja komuś ograniczałem? Częściowo, oczywiście. Ja może w kontekście poprzedniej wypowiedzi, ziemia katowicka, Mysłowicka w obronie pana posła tutaj. Każda informacja, którą ktoś czuje, tak, ją przekazuje nam pod debatę sejmikową, jest wskazana, tak? Przecież pan tutaj nie dyktuje nam jakiegoś zachowania, że mamy się zachować. Za chwileczkę będziemy głosować. Możemy się przekonywać do swoich racji, że jak gdyby głos, który tonuje pospolite ruszenie, jedziemy na Warszawę po pieniądze, tak, jest tutaj głosem tonującym, to zastanówmy się, w jakiej formie pojedziemy. Tak? Tutaj gdyby
Boże, możliwe, że idealnie. Słuchaj, pan by nawet on przystał, prawda, panie pośle? Ale taki, czy aby na pewno jest to teraz i teraz i tak i do wykonania. To może nie do wykonania. Więc wysłuchajmy jak najwięcej głosów, tak? Każda ziemia się wypowie, zanim cokolwiek w tym kierunku zdziałamy, żeby nie było takiej sytuacji, że tutaj też musimy teraz cofać, tak? Bo te uchwały są te, które podejmujemy, no są jakimś tam już później dokumentem, które przynajmniej nas obowiązują do przestrzegania, skoro druga strona, do której zostały one kierowane, jej nie przestrzega. W związku z czym apeluję ja, aby każda ziemia głęboko się zastanowiła, a może przez okres wieczorny lub jutrzejszy poranek, żeby ten temat był poruszony jutro, a dzisiaj się każdy niech wypowie, żebyśmy mogli się odbyć. Tak? Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przyraza mnie taka wizja, jak zaprezentowała tu pani marszałek ziemi rybnickiej, że osoby, które mają inne poglądy, będą rugowane. Z tego powodu, że to niestety zawęzi jak gdyby w poziom tej dyskusji w jedynie słusznej opcji. Ja uważam, jeszcze raz to powtórzę, że ta władza jest nielegalna i w związku z tym nie powinniśmy iść na jakiekolwiek z nimi układy. A prośba o pieniądze to jest układ. Ja uważam, że my pod przymusem odbierają nam te pieniążki, my po prostu tym pieniędzy nie damy tyle, ile uznamy, że powinni nam, że nam zabrali niewłaściwie. I to wszystko. Czyli po co jechać do Warszawy, po co to robić, jak my po prostu nie zapłacimy podatków. Temat jest ten sam, pieniążki zostają u nas, my tymi pieniążkami gospodarujemy co tak jak należy, z tego powodu, że my nie uznajemy tej władzy, czyli oni nas ograbiają, oni dysponują bez naszej zgody tymi pieniędzmi. W związku z tym taka sprawiedliwość, powiedzmy, sejmikowa. Proszę Państwa, co proponuję? Na przykład taki mój pomysł, tak na szybko, to nie było przemyślane, tak, proszę bardzo, jest deklaracja zeznanie podatkowe roczne, czyli jeżeli wyszedł Panu podatek, załóżmy 500, 1000 zł, Pan 500 zł wysyła na konto w sejmiku, resztę pan oddaje. Ale ja mówię, pan mnie nie słyszał. Panie, ma takie organizacja powiedziała, że musi się zarejestrować i to musi być właśnie przy tej władzy. To dopiero legalizuje. Ale to można zrobić w ciągu tygodnia, założyć konto, już możemy to zrobić. Zrobimy tak, zrobimy. Ale to tylko raz w roku może. Słuchajcie, jeszcze coś pan chciałby powiedzieć? Nie, to wszystko. Drodzy Państwo, ja może spróbuję, tylko marszałek. Powoli to ta sprawa upada, bo nie zrobimy tego bez zgody. I tutaj pan poseł ziemi pszczyńskiej ma rację, że pan Kościółek już nawet troszeczkę musi przemyśleć to i pani tutaj ma rację, że no nie można tylko wetować, blokować, prawda, bo to blokuje. To się nazywa obstrukcja. Ja bym prosił, panie Jacku, ja bym prosił, żeby pan naprawdę tam stworzył poważny sejmik, żebyśmy się przyjrzeli. Byśmy się przyjrzeli pana sejmikowi, czy pan rzeczywiście jest umocowany, bo to nie sztuka. W tym przypadku ja nie mówię, że pan nie ma racji, ale zaczyna być czerwona kartka, widać, że jest to obstrukcja. No miejmy nadzieję, że pan jest tym, który się nie myli, że ta większość się myli, a jeden się nie myli, bo w tej formule działamy, tak? Ale jednak ta kartka czerwona znowu spowodowała, że upadła ta propozycja deputacji. I musi pan się dobrze zastanowić, co pan robi, jaki efekt, bo zaczyna być irytacja sejmowalnego, że pan czerwona kartka upada, no bo ten pomysł już upadł deputacji. W tym momencie. Ale ja, dlaczego był na porządku? Nie, ja nie zrobię deputacji, jeżeli jedna ziemia jest przeciwna, a tam jest jedna ziemia przeciwna. Zostawmy ten pomysł upadł. Bo mówię, zastanówmy się i zmuśmy jako sejmowalny. Ja proponuję złożyć taką uchwałę, żeby spowodować, żeby tak ziemia krośnieńska, jak i ziemia synowosądecka pokazała nam, udowodniła nam poprzez sejmik, że wyraża wolę ziemską, bo ja mam woli zdanie, że to wyraża zdanie partykularne, czyli osobiste pana Kościółka i osobiste pana Patlewicza. I my musimy ich zobowiązać, żebyśmy zobaczyli poprzez Dariusz, wideodiariusz, jak organizują ten swój sejmik, czy mają umocowanie. No bo w przeszłości każdy tu może przyjść ziemi i nam taką obstrukcję wstawiać. To się każdy musi z nami zgodzić.
Zanim wyrugujemy, bo Państwo już chcecie rugować, Pani Małgorzata. Ja bym powiedział nie. Jeżeli ziemia rzeczywiście popiera Pana Patlewicza i Pana Kościółka, to my oczywiście ich będziemy szanować i ten głos będzie zrywał. Ale musimy być pewni, że to chce ziemia, a nie Pan Jacek Kościółek czy Pan Radosław Patlewicz. Możemy ich wezwać i ja jako marszałek wzywam taką moc, mam, chciałbym i wyzywałem też moi nami. No chciałbym zobaczyć ten sejmik relacyjny w ciągu 2-4 tygodni. Po tym sejmie, że ziemia, tak jak ta intronizacja i tutaj te zrywanie, znaczy zrywanie oznacza weto, które blokuje tą deputację, i żeby ziemia przegłosowała, rozliczyła pana z tego weta za tą deputację i bym chciał to widzieć po prostu, że jest tam kilkoro, nie musi być komplet, nie wymagam tego, ale powiedzmy 3, 4, 5, 6 osób ziemi, jest debata i oni głosują, mówią tak, miał pan rację, że głosował pan przeciwko i tak dalej, i tak dalej. To bardzo bym prosił, chyba to jest nic, nie przekraczam teraz swoich, żebyśmy byli pewni, to doszli wniosku pani Małgorzaty, która już chciała wyrugować. Ja mówię nie rugujmy, tylko po prostu przemyślmy to, tak? Proszę bardzo. Czuję się w obowiązku zabrać tutaj głos, bo byliśmy zaproszeni jako Ziemia Tarnowsko-Wielicka na sejmik do pana marszałka do Ziemi Sądeckiej. Więc występuję tu jako świadek, że po prostu byli zgromadzeni ludzie. No, mają takie poglądy. Myśmy jako ludzie z ziemi tarnowsko-wielickiej mieli sporne tematy z ziemią sądecką. No, z tym, że po prostu to nie jest ruch, podejrzewam, w żadnym sejmiku, który zrzesza 100 osób, 200, 500. I akurat bywa tak, że gromadzi się te kilkanaście osób, czy nawet 20 o mniej więcej podobnych poglądach. Więc mieliśmy sporne tematy, tak samo bulwersowało mnie spojrzenie na temat własności ziemi i sprzedaży ziemi, zdanie sądeckiej ziemi. Myśmy mieli zupełnie odmienne. Ale to nie przeszkadza, że my chcemy to widzieć, relacyjne sejmy, do przodu. Tak, ale po prostu mogę zaświadczyć i tak samo wotum ufności pan marszałek Kościółek dostał od swojej ziemi, więc po prostu no, muszę to powiedzieć. Ale jeżeli my zobaczymy, że jest to grono osób, na przykład z Nowego Sądu. I wszyscy... Jeden dyplomat mówi zobaczyć. Tak, dokładnie. Ja myślę, że chcemy to zobaczyć. Ja jeszcze muszę odwrócić. Pan Kościółek się wybroni pana. Ale ja mam bo tutaj był wniosek, żeby przedstawić dokładnie, kto był i jak był na sesji. Z tym, że po prostu... Tak, żeby tak, nie mam to kompletnie, bo nie jestem w stanie tego zrobić, tak się wziąłem. Ale mam to. Mogę to wszystko przedstawić. Ale słuchajcie, ciągniemy się jeszcze raz. Pani tutaj wystawia, tak powiem, troszkę takie poręczenie, ale to nie o to chodzi. Chcemy, żeby się nagrzeć. Taki jest zdanie. I występuje w imieniu tej ziemi, pan marszałek. No ja nie wiem, nie jestem pewny, czy ziemia by zgodziła się z tym brakiem reputacji. Zobaczymy. Dobrze, nie chciałbym... Pan asesor też był wtedy. Bardzo prosimy pana, żeby to powiedzieć. Zostałem wywołany, żeby udowodnić, kto głosował i w ziemi. Tak, tutaj mam listy do głosowania. My to robimy w Nowym Sączu inaczej. Jeżeli jest jakieś głosowanie, idzie lista i podpisujemy z imienia, nazwiska, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I tu mamy po prostu listy po kolei. Niestety nie mam dokładnie do tego głosowania, ponieważ nie jestem na to przygotowany. Ja wziąłem to tak, żeby pokazać tutaj innym ziemiom, jak my to robimy. I to jest dokładnie z ostatniego posiedzenia naszego zobaczcie. Tu jest na przykład na temat intronizacji. Można to przed kamerą pokazać, żeby właśnie to zrobiłem. Znaczy, ja to położę, może pan położyć na całą Polskę obejrzeć. Ja proponuję też, żeby coś takiego w Sejmie mamy wprowadzić, bo my tutaj mamy tajne głosowania niestety. Taka jest formuła, ponieważ głosuje tylko marszałek ziemi, ale nie wiadomo jak głosowała ziemia, jaki był rozkład głosów poszczególnej ziemi. Czyli tak to wychodzi, taka jest moja propozycja. Jak jest 10 osób, to jest łatwiej, panie Jacku, to jak będzie 250, to będzie trudniej, a musimy sprawdzić. Ja muszę odpowiedzieć sprawdzić. Proszę, drodzy państwo. Dopóki co ta obstrukcja jest skuteczna, może pan dzisiaj rzeczywiście pan Jacek się wybronił, ale co nie przeszkadza, żeby... No panie Patlewicz, pan się śmieje, ale pana sejmiku nie widzieliśmy. No wybronił się pan, no śmieje się pan, z czego pan się śmieje? No sam z siebie się pan śmieje.
No widzieliśmy pana sejmiku. Pana się śmieje. No co pan teraz mówi? Czy są dowody jasne, że był zeznań, co stał pan marszałek absolutorium. A pan? A pan? A pan mówi, że ta obstrukcja jest... A pan? A pan? A pan? A co ja? No, pokaże pan też takie papiery? Nie. No właśnie. Nie przygotowałem. No to miejmy nadzieję, że będzie następny przygotowany. Bardzo pana proszę. Drodzy Państwo, dążymy do zamknięcia. Sprawa deputacji. No, robi się chaos. Sprawa deputacji. Ważne słowa. Nie, tu wszyscy, cały dzień słyszał, co pan powiedział. Powiedział, że swastyka na czole marszałka. Powiedział pan Kościółek. Mogę potwierdzić, tu panowie słyszeli pan. Pan Batlewicz się pogrąża. No, pan Batlewicz się pogrąża. Pan marszałek Sejmu Marzeń, pan marszałek marszałka. W ogóle to jest podpaść, nie ma pan ponuru. Drodzy Państwo, to się nazywa fachowo prowokacja. Ja nie będę na osoby takie jak pan Podlewicz reagował prowokacyjnie, bo ja nie wiem, co pan ma na czole, ale podejrzewam, że akurat swastyka, panie Kapatlewicz, jak pan dobrze wie, jest symbolem słowiańskim. Ale ja to mówiłem! No. Ja jestem Polakiem, Lachem, a chciałbym, żeby pan Podlewicz się wykazał swoją polskością. Bez winy człowieka. I że nie jest... Panie Batlewicz, niech pan waży słowa, dobrze? Można. Niech pan waży. Można? Niech pan waży słowa, jeszcze raz mówię. Bo się pan dzisiaj dorobi. Jest pan bezczelny, niech pan rzuci. Pan jest uzurpatorem i warchołem, powiedziałem to panu. Nie zmieniam zdania. Oczywiście. Jego do tej pory żeśmy nie zabierali głosu. Proszę o ciszę. Jako sejmik koszaliński. Chciałem wszystkich Państwa poinformować, że trochę zmieniliśmy nazwę naszego sejmiku, dlatego że żeśmy zmienili nazwę, bo w Darłowie 500 lat temu żył król Eryk, który był między innymi królem Wenedów. Między innymi, tak? W związku z tym zmieniliśmy nazwę naszego sejmiku na koszalińsko-wenedyjski. I tak będziemy w tej chwili się przedstawiać. Taka jest decyzja naszego sejmiku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jesteśmy w tej chwili tutaj w sile 20, jakby to powiedzieć, chorągwi, prawda? I okazuje się, że dwie, trzy chorągwie są zupełnie niepodobne do nas wszystkich innych. I okazuje się, panowie tutaj udowadniają, że wszyscy, którzy tam mieszkają, są zupełnie niepodobni do nas wszystkich, tak? Czyli... Ja tak nie potrafię przeklinać się, jak pan dzisiaj tak wcześniej. Tak. Ale niech pan nie przerywa, panie, proszę pana. Jak pan będzie chciał, to muszę tu nie powiedzieć. Tak? To nie jest pana świat. Może w Krośnie tak się traktuje. Tu nie. To właśnie się nazywa warcholstwo. I przez to warcholstwo straciliśmy niepodległość, wiele innych rzeczy. I w ciągu 26 lat cały nasz dobytek, naszych rodziców i dziadów sprzedano za 10-15% wartości. To jest skutek tego warcholstwa. Tak? I teraz ja się pytam się was wszystkich, którzy tu jesteście i chcecie tą ideę rozwijać. Tak? Jak możemy żyć z takimi ziemiami? Panowie tutaj udowadniają, że mają poparcie. Okej, ale my już na następnym, może pół drogi już nic nie zrobimy. Bo potrzebne są jednomyślności, tak? Panowie nie mówią, ale to jest liberum veto. To jest liberum veto. To jest najgorsza rzecz, która doprowadziła do tego, że myśmy stracili niepodległość. Tu nie... Inaczej. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy my jako rzecz wspólno z nimi się nie dogadali. A z tego wynika, że my z nimi w żadnej sprawie się nie dogadamy. W żadnej. Oni, panowie tutaj, czy z dobrej, czy złej woli, czy przyjechali tutaj dla przyjemności, w każdej sprawie są inni niż my. W każdej. To nieważne. Po prostu ja nie chcę wnikać w tej chwili. Ale z nimi nie da się współpracować. Ja nie wiem dlaczego. Góry tam ich bronią. Wydawało mi się, że,
że tych ludzi to byśmy mieli w naszym województwie zachodniopomorskim, prawda, gdzie wszyscy przyjechali, nie wiadomo kto skąd jeść, a w górach to są górale, tak? Spradziada, którzy bronili Polski. Oni bronili Polski, a tu widzimy, że oni po prostu chcą ją, przepraszam, rozpieprzyć. Bo jest niemożliwe, żeby ci panowie i wszyscy, którzy za nimi stoją, żebyśmy my w jakichś sprawach nie mogli się dogadać. A my nie możemy się dogadać. Udowadniacie na poprzednim spotkaniu i na dzisiejszym, że po prostu nie ma takiej możliwości. A my chcemy być zgodni z prawem i oczekujemy od was lojalności. Lojalności. Lojalności jako Polacy. A wy się zachowujecie krytycznie. Po prostu w wielu przypadkach to nawet jest to żenujące. Prowokacyjnie i zakłócają mu mir sejmowy po prostu. To nie chodzi o to, że pan pokazał, że ma... Okej, okay, ale czy to są wszyscy, którzy na waszych ziemiach tak żyją? Którzy chcą... Tak jak ja powiedziałem, dlaczego jeśli pan gdzieś występował, dlaczego pan wystąpił na tym Wolna Galicja, tak? Czy ja mam powiedzieć, czy Pomorze Wolne? Czy Wrocław ma powiedzieć Wrocław wolny i tak dalej, Mazury mają powiedzieć Mazury wolne? Tak się nie da żyć. Z jakim jesteście panowie gminy? Kto was urobił? Kto was urobił? To jest niemożliwe, żeby na waszych ziemiach żyli tacy, którzy obstrukcyjnie działają na każdy temat. Przecież czy my jesteśmy, czy zjechaliśmy się z całej Polski, tak? I z nami można się dogadać. My nie obrażamy, nie. No was, a kogo innego? Was, oczywiście, bo prowokujecie. Pan mi osobiście dzisiaj zwyklinał. No i co? Cytuję, wpierdalaj. No i co? Nie, to nie jest obrażanie? O męsku się tak mówi. To nie jest obrażanie? O męsku się sprawę załatwia. Ale tak się załatwia sprawę. O męsku. Pan jest obrażany. Czym ja panu zaszkodziłem, że pan się tak dobił? Czym? Co pan napisał na Facebooku? Co napisałem? No to co pan napisał? Ale proszę mi powiedzieć. Ale się pan sprowokował, pana. Ale proszę bardzo, jak ktoś tutaj do mnie stworzy, przepraszam, ja nie mogę sobie pozwolić na taką dywagację na mnie. A co panu pozwolił zabrać głos w tych? Dlaczego pan chodzi do wyjścia? To się skończy tym. Ostrzegam. Sami do tego dążycie. Chcecie sprawdzić naszą moc sprawczą, to ją zaraz sprawdzicie. Na tyle nas jest tu jeszcze szabel, tak powiem w cudzysłowie, że przegłosujemy, zrobimy sąd konfederacyjny i zrobię to, ale po co? Pytam, daję wam jeszcze szansę. Pan to robi delegatycznie, ale nie mamy jakby pełnego zaufania, że ta ziemia wyraża, a szczególnie do pana Matewicza. Jesteście w dwójkę, tak? Symbioza między ziemią nowosądecką a ziemią krośnieńsko-przemyską tutaj jest zadziwiająca jedność, prawda? Jest to rzeczywiście, to co mnie przeraża, to muszę panu powiedzieć, to ta secesja. My nie chcemy być postrzegani jako Sejm walny, który jest za secesją, za Wolną Galicją. Ja wiem, że pan powie, że tu chodzi o wolność. Nieprawda. My jesteśmy za tym, żeby sejmiki integrowały się w całość, tak? Żadnej Wolnej Galicji. Jeżeli pan jeszcze raz powie Wolna Galicja, będą równi. Żadnej autonomii Śląska. Ja wiem, ale ja padło to. Ja tylko powiedzieć, że to na pierwszym zebraniu i wyraziłem prośbę o pomoc. Tak. Żadnego Rasia, żadnego tu nie ma, żadnych ruchów. Autonomia to jest sejmik. Kiedyś był Sejm Śląski w Katowicach, prawda? Sejm Śląski. Był Sejm Krajowy, to jest autonomia. Nie mylmy autonomii sejmikowej, którą my sobie gwarantujemy. Sam sobie pan ją gwarantuje, czy ja pana wyrzucam. Ale nie przekraczajmy zasad. Jeżeli pan chce kupić rybę, to nie idzie pan do mięsnego. Mam wrażenie, że wyście się pomylili z po prostu zespołem. To jest Sejm walny, nie jakaś partia. Czy ja idę do partii Korwin na obrady? Czy ja idę do PiS-u na obrady? Ja tam nie wchodzę, bo to nie jest moja rzecz, tak? Pan Patlewicz i pan już pochopnie, że Leszyński pewnie jest PiS-owcem. Co wy piszecie w tym internecie? Po prostu szkodzicie tej idei, tak, szlachetnej, próbujecie ją rozwalić. I ta idea was po prostu prawdopodobnie, bo tu jest w tej chwili 40 osób, jak będzie 100 osób, ona was zniszczy, ta idea. Bo to będzie tak potężna infamia, żeście ci uciekli spod, że jak powiem to, nie ma się z czego cieszyć. Bo to jest potężna kara. Ja bym nie chciał mieć na sumieniu, więc poszerzeń było aż na to, tak. A wy sobie dalej lekceważycie, że to są jakieś żarty. Ja to przekuję w czyn, bo tu większość jest przeciwko wam.
Ja raczej podtrzymuję tą większość niż... mówię, to jest szansa. Także wyrażajcie klarownie i jasno, nie róbcie sobie śmiechu. Pan Padlewicz się nie nadaje do sejmikowania. Dlaczego? Bo on to traktuje jak jakąś zabawę. On się śmieje, on sobie robi figury, on sobie o marszałku mówi. Niech pan idzie na wiejską i powie tak o marszałku. Ma pan taką odwagę? Chciałbym pana widzieć na wiejskiej. Ja pana też. A ja bym pana chciał widzieć tam. Jak pan się odnosi do marszałka tam? No to niech pan jadę. Nie, niech pan tam jedzie, tak się zachowuje. Niech pan tam jedzie. Niech pan tam jedzie. Bo to jest pana miejsce. Więc drogi panie, tu pan jest odważny, a w sumie okazuje pan ogromne tchórzostwo. Jest pan po prostu tchórzem i warchołem, tak? Bo nie zachowuje się pan tak, jak pan powinien. Pan prowokuje. Prowokuje tylko tchórz, bo wziął pieniądze od kogoś, tak? Albo jakieś zlecenie, tak? Czy nie? Nie, pana to nie dotyczy. Dotyczy pan Padlewicza. To nie wiem, może odwrócę się. Czy możemy skończyć głosowanie w czasie? Ja chcę dokument, kto prowokuje tak naprawdę. Tak? Tak. Proszę bardzo, niech pan przedstawi. A nie pan dalej. 28 października 2015 roku o godzinie 9:49 napisałem maila do pana marszałka Wojciecha Leszczyńskiego. Oto jego treść. Na ręce marszałka Sejmu Wolnego Wojciecha Leszczyńskiego, ja z wyboru obywateli, marszałek Sejmiku Ziemskiego i Ziemi Krośnieńskiej Radosław Padlewicz, zgłaszam oszustwo mające miejsce w drugim dniu obrad Sejmu Wolnego w Niepołomicach, to jest 5 października 2015 roku, polegające na wydaniu dwóch zestawów kart do głosowania jednemu marszałkowi sejmikowemu oraz bezprawnym głosowaniu przez tego marszałka w imieniu dwóch ziem, rzeszowskiej i krośnieńskiej. Nie wiem jak z ziemią rzeszowską, ale ziemi krośnieńskiej ten marszałek samozwaniec z pewnością nie reprezentował. Nigdy ta osoba nie zjawiła się na obradach naszego sejmiku i w ogóle nigdy tej pani nie widziałem. Proszę o rozpatrzenie powyższej sprawy. Tutaj później podałem minuty, bo to było też w części siódmej wideo relacji z Sejmu Walnego. I tak, później jest konkluzja. W związku z powyższym ewidentnym oszustwem proszę o rozpatrzenie dwóch spraw oraz podania mi odpowiedzi w formie e-mail. Sprawa numer 1. Kto wydał tej pani kartę do głosowania dwóch ziem? Numery 22 i 23. Sprawa numer 2. Na jakiej podstawie jedna osoba może głosować w imieniu dwóch ziem i na jakiej podstawie takie głosowania utrzymują moc obowiązującą? Podpisane z poważaniem marszałek Sejmiku Ziemskiego Ziemi Krośnieńskiej Radosław Padlewicz. Teraz odpowiedź marszałka Leszczyńskiego z 28 października 2015 roku 15:51. Panie Padlewicz, jesteś pan warchołem. Tak, dokładnie. Potrzebuję to całej rozciągłości. Panie Padlewicz, bo drogi panie... Panie Padlewicz, pan, żeby być w porządku, powinien pan przeczytać wszystkie maile, jakie pan opublikował, a nie jeden. To jest po drugie. Jeszcze raz powtarzam, nie będę się do tego odnosił. Może tylko powiem tyle, panie Padlewicz, że... żeby tą sprawę wyjaśnić, że jeżeli ktoś dzisiaj jest, czy mieszka, czy utożsamia się z dwoma ziemiami, ja mu nie bronię, tak? Czy sprawdzam pana, czy pan, od kiedy pan mieszka w Krośnie? Może pan przedstawić się, od kiedy pan mieszka w Krośnie? Proszę bardzo, mogę powiedzieć. Nie, od kiedy pan mieszka? Od urodzenia. A pana rodzice gdzie mieszkali? Moi rodzice, ale od urodzenia. Jak pan nie chce, nie musi pan odpowiadać, tylko chcę, ja tylko chcę... Moje z rodziców pochodzą z ziemi stanowskiej. Czyli to jest wciąż ziemia krośnieńska numer 20. Rozumiem, ale dopuszcza pan taką możliwość, że ktoś mieszka 5 lat w Krośnie i 5 lat w Szczecinie? Dopuszcza pan taką możliwość intelektualną? Dopuszczam taką możliwość intelektualną. Tak, no właśnie. Wystarczy na ten temat. Właśnie o to tu chodzi, drogi panie, że my nie zdefiniowaliśmy, jaki poseł musi być od 2-3 pokoleń, ważność się utożsamia z ziemią, całą ziemią i może, prawdopodobnie w tym przypadku, to jest po pierwsze, głosować w imieniu dwóch ziem, jeżeli uważa, że raz to, to jest po pierwsze, może. A drugie, czy ten głosowanie miało wpływ na wynik końcowy? Jeżeli to była jedna pomyłka, nie miała żadnego wyniku. Każdy to panu powie. Więc o co tu w ogóle chodzi, tak? Czy głosowałaby w imieniu ziemi za tak na tu, czy w imieniu tak za tu? Jaki to miało sens? Łowi pan ryby w mętnej wodzie, panie Padlewicz. Panie Padlewicz, jest wszystko, bo jest pan, bo pan napisał poprzednio z 20 maili i to kłamliwych i o to oszczerczy. Rozumie pan? Nie prowadźmy polityki, polemiki w tej chwili, bo to nie ma sensu. Jeszcze raz mówię. Łowi pan ryby w mętnej wodzie, bo chce pan udowodnić, że jeżeli na głosie zielonym było 18, to ma mniejszą wagę niż 21 i uważa pan za oszustwo. Ta osoba powinna tu przyjść i z panem sobie porozmawiać i wyjaśnić. Nie ja. Tu jest oszustwo. Bardzo proszę. Ale panowie, to jest następny przykład pana, tak, który wetuje sytuację. Tak? Czy, Załóż.
Czy my tutaj wszyscy pozostali, wetujemy, szukamy dziury w całym? W pana jednej wypowiedzi było, ja chcę ratować sejmiki. Ja to robię dlatego, że chcę ratować sejmiki. Tak pan napisał. To jakie pan ma upoważnienie do tego, żeby w ten sposób się przedstawił? Był pan raz na spotkaniu, poświęcił pan, nie wiem, czy pan zapłacił za przyjazd, czy nie, czy wysłuchał. Nie chcę o tym mówić, panie prezydencie, bo mogę to powiedzieć pan. No, może mówić. I w związku z tym, panowie, zastanówcie się, czy wy tutaj żeście dobrze trafili. Bo po prostu nam z wami jest cholernie ciężko. Ja mam kasa za to, co się dzisiaj stało, tak? Ja tego bym nie zrobił w stosunku do innego człowieka. Ale po prostu wy jesteście napastliwy, szukacie dziury w całym. A pytanie, dlaczego to szukacie? Dlaczego? Dlaczego tak robicie? Dlaczego tak robicie, że tak się zachowujecie? W każdej sprawie próbujecie znaleźć jakiś minus, tak? Minusów jest nieskończenie dużo. My żyjemy w świecie, w Polsce, gdzie minus jest podstawowy, nie plus, tylko minus. I my chcemy zrobić plus, a wy nam z tego przeszkadzacie, cały czas przeszkadzacie. Jak będziemy dalej robić, to nic nie zrobimy. I inaczej, czy my chcemy, czy nie, to musimy z tym fantem coś zrobić, bo tak się dalej funkcjonować nie da. My nie potrzebujemy mieć autoryzatorów, którzy bez przerwy patrzą nam na ręce, patrzą na jak chodzimy, jak się odzywamy, jak się zachowujemy. Błędów zawsze, jeśli ktoś coś robi, to zawsze błędy są. One po prostu są. My jesteśmy ludźmi, a nie Bogiem. Po prostu tak to jest. Ale wy chcecie to autoryzować. Wasze ziemie, jeszcze gorzej, wasze ziemie całe, tysiące czy półtora miliona ludzi chce autoryzować ten sejm. Bo tak to wygląda. Bo po 600 tysięcy czy 800 jest na waszych ziemiach, tak, ludzi. I wy chcecie to dzisiaj autoryzować. I nic innego nie chcecie robić. Przepraszam, propozycja o tym, żeby nie płacić podatku, no to jest chore, tak? To, bo wszystkich nas wsadzą. Wszystkich nas wsadzą. To państwo dzisiaj właśnie dlatego funkcjonuje, że jest bezlitosne dla tych, którzy, oczywiście dla tych, którzy są normalni, tak? Bo większość, których okradają to państwo, to jest tamtego systemu, tak? Oni wyciągają VAT-y i wszystkie inne rzeczy, ale do nas to oni będą bezwzględni, jak my nie będziemy płacić podatku. Po prostu traktują nas jak niewolników. Także ja myślę, że to jest, skoro my chcemy wyciągnąć armatę, to po co mamy wyciągnąć, jak ci panowie powiedzą, przepraszam, myśmy się pomylili, myśmy nie trafili tam, gdzie trzeba, otworzyliśmy te drzwi, które żeśmy nie powinni otwierać. Dziękuję. Proszę panie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie Jacku. Powiedział pan, że ma pan mandat od swojej ziemi i w związku z tym nie obowiązują pana napominania i dyscyplinowanie ze strony pana marszałka. Czy ja dobrze to zrozumiałem, co pan powiedział wcześniej? Tak, powiedział tak. Bo to jeszcze tylko dokończę myśl. Chodzi o to, że ten sejm odbywa się w bardzo specyficznej formule, którą jest formuła Konfederacji. I myśmy nie wybrali pana marszałka Leszczyńskiego, tylko on nas zaprosił do tej formuły, wymagając od nas, abyśmy mieli poparcie naszych ziemi. I przychodząc tutaj, nie ma sensu przychodzić, jeśli się nie godzimy na taką formułę, że jest Konfederacja, że jest nieusuwalny marszałek, że jest on wodzem Konfederacji. Musimy się zastanowić po prostu, bo inaczej wyrażamy brak szacunku, tracąc wzajemnie swój czas. Przychodząc do tego zgromadzenia, jednocześnie nie akceptując jego zasad fundamentalnych, które być może nie są wyraziście gdzieś sformułowane, ale one są też oczywiste. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu. Niestety nie zrozumiał pan mojej intencji. Muszę więc jeszcze raz wyjaśnić. Przykro mi, że będziecie państwo musieli mnie słuchać, ale niestety muszę to zrobić. Nie, ja myślę, że mam już łagodził tą sytuację. Łagodził się, tak? Ja bym proszę łagodzić. Pan jest niegodny do posłuchania. Mówi pan, ale nie, panie Bogosiu, słuchajcie. Pan powie, tak, chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział. Ostatnie wypowiedzi.
Ale nie, nie róbmy już takiej polemiki. Pan się odnosi i zamykamy ten temat, głosujemy nad energetyką. Bardzo proszę. Tak jest, szkoda się tam. Tak, bo tutaj nie, nie idziemy do przodu. Ja muszę prowadzić. No niestety, ja tego nie prowokowałem. To państwo mnie tutaj. Ale słuchajcie, jeszcze raz, panie. Obraziłem pana czymś? Nie, w tej chwili nie. Pamiętam pan, że nie było nic, udałem panu rękę, jak trzeba, ja mogę wyciągnąć kolejne rękę, jeżeli pan się czuje, ale skoro pan się czuje obrażony, to nie mam powodu, żeby pana przepraszał, bo nie ma takiego. Przeciwieństwo do pana Tłustego. Natomiast, dobrze, to jest między wami, zapowiadamy pewne sędziego pokoju, rozstrzygnie ten problem. Nie wiem, na czyją korzyść, ale pewnie tak będzie, bo jest to konieczne, żeby tą sprawę rozstrzygnąć, bo to był konflikt, zaistniał to i będzie rozstrzygnięty, obiecuję to panu. Nie będzie tak, że rzeczywiście, natomiast nie było to. Nie była to inżektywa, niech pan zrozumie, do pana określająca pana, tylko prośba w bardzo niepartykularny sposób, żeby pan wyszedł z Sejmu, tak? Tylko w niepartykularny sposób, a nie była inżektywa typu pan jesteś taki, czy pan jesteś taki, żeby pan też racjonalizował to, co się mówi, a nie brał tego do siebie, w sensie, że ktoś pana określił w sposób negatywny, tak? To, co ja mówię też o panu, panu Pachlericzu. Także, proszę państwo, ostatnie słowa na ten temat i zamknijmy ten dyskurs jakby pozycjonujący nasze siły, nasze szable, prawda? Ja nie umniejszam z panu i wierzę w pana, że pan jest w stanie zrobić jeden z lepszych sejmików. Co do pana Motlewicza mam jakieś wątpliwości, ale może mi to udowodnić. Ale nie poprzez to, że przyjdzie tu i będzie sobie śmiechy robił, będzie wyszukiwał dziurę w całym, że było coś tam. No proszę państwa, to nie tędy droga. My działamy w formule bardzo klarowne. Ja strasznie dziękuję panu marszałkowi ziemi warszawskiej Grodzkiej. Bardzo, bo jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Ja w jakimś sensie, można powiedzieć, uzurpatorski, w jakimś sensie, prawda, zawiązałem konfederację, którą każdy może zawiązać. Pan marszałek też może zawiązać konfederację swojej ziemi. I powie, chodźcie do mnie, no to ja na przykład nie pójdę, tak, ale ktoś pójdzie, ja nie mam nic do tego. W związku z tym, jak ktoś tu przychodzi, no to musi respektować te prawa, zasady, prawda. Ja staram się klarownie mówić, opieram je na prawo zwyczajowe. Na razie pan nie przekroczył jeszcze tej kariery. Pan osobiście, pan Radosław Padlewicz już trochę przekroczył, czy nawet bardzo przekroczył. Ale jest jeszcze szansa na poprawę. Bo naszym celem jest wyciąganie z Polaków największego dobra. Natomiast nie chodzi o to, żeby tu jątrzyć, żeby po prostu szukać i żeby kogoś rugować i żebyście wyszli, trzasnęli drzwiami i wyszli. Bo to jest to najgorsze, jaką by mogła nas spotkać. No trzaskacie drzwiami, wychodzicie i czy to jest dla nas dobre? Zastanówcie się. Może ja skończę. Także niech pan skończy i zamykaj. Zamykamy, tak, bo to jest bardzo uciążliwe. Tak. Tak jak przed tym powiedziałem, ja jestem marszałkiem ziemi nowosądeckiej. Czy to się panu, panie marszałku, podoba, czy nie, to ja będę za prawem, które ustanowiła ziemia nowosądecka. Niezależnie, czy wy mnie tutaj wyrygujecie, czy mnie tutaj infamie na mnie na świecie, ja reprezentuję moją ziemię. Ale my nie rugowaliśmy pana za poglądy, tylko za zachowanie. Przepraszam pan. Za zachowanie. Teraz tak, teraz się odnoszę do tej kwestii. Tutaj ja to odebrałem jako atak na to, że ja śmiem wstrzymywać obrady. I tak było. Z tego powodu, ponieważ ja mam takie przeglądania i przekonania i moja ziemia mnie do tego upoważniła, żebym to tutaj przedstawił swojemu sejmowi. Czyli w związku z tym nie interesuje mnie, czy wy macie takie poglądy, czy pan marszałek ma takie poglądy. Ja reprezentuję swoją ziemię. Jeżeli chodzi o kwestię mojego zachowania, jeżeli nie poniosą w pierwszej części, to mam coś ewentualnie sobie do życzenia, ale w tej chwili absolutnie nie. Ja tutaj nikomu nie obrażam. Zadam tylko proste pytanie, czy jesteście w stanie się pogodzić podać sobie ręce z panem Tołstym? Zamknijmy ten temat teraz na zawsze. Ja nie szukam wrogów. Z nikim nie będę toczył wojny. Ja byłem tutaj stroną napadniętą. Ale czy jest pan w stanie podać rękę? Jeżeli zostanę przeproszony na takiej zasadzie, że jednak to nie była forma odpowiednia, to jak najbardziej. Brawo! Zamkniętą było słowo przepraszam, bo powie się pan czuć dowartościowane, no nie było to miłe, zgadzam się też z tym, mimo że jesteśmy naprawdę przyjaciółmi z panem Cezarem, no każdego może pomóc, tak? I uważam, że ja bym to na jego miejscu dokładnie tak samo zrobił. Natomiast proszę was też, że tu jest też, bo w drugą stronę też powinno być, uważam, też przepraszam, bo pan powiedział, tylko przyjmuję, a w drugą stronę, w sensie, pamiętajcie, można kogoś sprowokować w domu, w rodzinie, dziecko, żonę, można sprowokować, naprawdę, zachowaniem, gestem, słowem, tą odzywką, którą pan podlewisz też, można sprowokować. Nie dążmy do prowokacji, bo jeżeli w ramach swojego zestawu zaczniemy się prowokować i niszczyć, to my nic nie zbudujemy, tak? To jest taka prośba. Ja cały czas, pan miał dzisiaj do tego, że odłożyłem to, także niech pan skończy. Ponieważ to jest dobre rozwiązanie. Generalnie to jest chyba podsumowanie tego wszystkiego.
Także państwo mnie źle odbieracie. Ja nie chcę tutaj warkolić, ja chcę po prostu zwracać uwagę na rzeczy, które są nie do przyjęcia, kochani. Nie można procedować rzeczy, które nie mają żadnych zasad, które naruszają to, co myśmy tutaj już wcześniej ustalili. Ja podnosiłem to, że już myśmy podnieśli ustawę, że nie uznajemy prezydenta, bo z tego jak możemy wziąć i dać... Dobrze, ale to już padło. No już... Czyli dobrze, sprawa się podsumujmy. Ja tutaj nie byłem to po to, żeby rozwalać Sejm, ja byłem po to, żeby podnieść partykularne interesy ziemi i pokazać swoje przekonania. Przyjmujemy pana oświadczenie. Naprawdę nikt tutaj nie chce nadużywać ani władzy, ani pozycji, drodzy państwo. Zamykam tą część. Uważam, że bardzo ważną, bo jeżeli dwóch posłów skłóconych potrafi się do siebie odnieść szacunkiem i potrafi się pogodzić, to właśnie o to chodzi tutaj, tak? Nigdy nie będzie pełnej zgody, drodzy państwo. Ja mogę się z państwem, z każdym z was w pewnym momencie poróżnić, bo będziemy mieć różne poglądy. Chodzi o to, że jak poniesie nas nerwy, a poniosą nerwy, przeprośmy się. Nie żywmy, nie chowajmy urazy do siebie, proszę was. Nie chowajmy urazy, bo jakbyśmy się dzisiaj nie zrobili tego gestu tutaj, to chowamy urazy. Ja na przykład nie mam urazy do pana Bartlewicza, tylko mam pretensje, że mi nie pozwala prowadzić. Gdyby on tu był na moim miejscu, zobaczyłbym, jak łatwo się pomylić, jak łatwo nawet się ośmieszyć, bo by prowadził. Siedzenie z pozycji ostatniego rzędu jest zawsze łatwiejsze. I nie ma się nad kim co znęcać, że się pomyli, czy coś tam powiedzmy, że języczył się, czy coś tam. To jest bardzo trudna misja. Misją jest bardzo szlachetna. Drodzy państwo, głosujemy nad sprawą energii. Wróćmy, przegłosujmy ten sam uchwałę. I potem, jeżeli ktoś... Jeszcze jedno, proszę bardzo. Przerywacie, no nie mogę dopiąć. Panie siostry, panowie bracia, na pewno znacie sprawę, bo na ten temat było kilka razy przynajmniej powiedziane, że jeśli chodzi o produkcję dwutlenku węgla przez Polskę, to w 100% jest bilansowany przez polskie lasy. Czyli mamy taką sytuację, oczywiście dzisiejszą sytuację.